Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę. A więc wojna. Z nim dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia na plan dalszy. We shall never surrender. Overcome this premeditated invasion. The American people in their righteous might will win through to absolute victory. Nazywam się Michał Rapacz. A ja Mateusz Malik i to jest podcast Beczka Prochu. Witamy w czwartym odcinku naszego podcastu. Tematem dzisiejszego odcinka będzie Ghetto Krakowskie, sytuacja Żydów w trakcie okupacji niemieckiej, a także postać Tadeusza Pankiewicza i jego słynnej apteki pod Orłem. Zanim przeniesiemy się bezpośrednio do czasów poprzedzających II wojnę światową, warto wspomnieć o tym, że Żydzi mieszkali w Krakowie już tak naprawdę od czasów średniowiecza. Ich mina funkcjonowała równolegle z częścią miasta, w której zamieszkiwali chrześcijanie. Więc można tutaj powiedzieć o tym, że Kraków na przestrzeni dziejów, nie tylko przed II wojną światową, to jest miasto o dwóch obliczach czyli o obliczu chrześcijańskim i o obliczu żydowskim. Inne grupy narodowe, tak naprawdę, w Krakowie były nieliczne i nie miały większego wpływu na funkcjonowanie życia społecznego. Pod względem struktury można tutaj poczynić takie porównanie Krakowa bardziej do Warszawy niż do Łodzi czy Lwowa, w których to miastach mamy tak naprawdę trzy większe grupy etniczne. Tak jak powiedziałem, specyfiką tej krakowskiej żydowskiej społeczności jest to, że ludność żydowska mieszka w Galicji od pokoleń, w innych miastach Królestwa Polskiego, także i w Warszawie. Duży udział ludnościowy miast stanowią Żydzi, którzy. Przybyli do miast na przełomie XIX i XX wieku wskutek różnych prześladowań czy wprowadzonych praw, w, na przykład w Rosji. Możemy określić Kraków jako takie miasto struktury długiego trwania, ponieważ te relacje Krakow, krakowian i, żydowskich i krakowian chrześcijańskich układają się od wielu, wielu lat przed II wojną światową. Więc tak naprawdę te dwie społeczności ze sobą wiadomo, że mamy różnego typu, powiedzmy, mniejsze lub większe wystąpienia, jak na przykład na uczelniach, próby wprowadzenia getta ławkowego. I tego typu sytuacje, ale generalnie na przestrzeni dziejów ta koegzystencja dwóch nacji układa się w sposób dobry, zwłaszcza jeśli mówimy o koegzystencji wśród inteligencji. Tak naprawdę stale także w Krakowie zmienia się koncentracja zamieszkiwania, zmie zmienia się także rozproszenie wśród ludności polskiej. Bywały także w Krakowie Małżeństwa, tak zwane mieszane, ale one generalnie stanowią dosyć mały procent. Można powiedzieć, że były tak naprawdę sporadyczne. A jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o liczebność Żydów? Czy oni zamieszkiwali w jakichś zwartych skupiskach, czy może byli rozproszeni? Na przełomie XIX i XX wieku liczba Żydów w Krakowie wzrosła do 25 tysięcy, co stanowi 28% całej populacji. Warto tutaj zauważyć także, że Kraków to jest miasto generalnie o wiele mniejsze na przestrzeni dziejów. Dzisiaj kojarzymy Kraków jako miasto, tam około 800 tysięcy osób, zdecydowanie zajmują, zajmujące większą powierzchnię. Też kojarzymy koncepcję Wielkiego Krakowa i te przyłączenia różnych części, różnych wsi pod Krakowem do, do miasta, którym, których dokonali Niemcy w trakcie II wojny światowej. Ale musimy sobie uświadomić, że tak naprawdę to miasto było o wiele, o wiele mniejsze. Na przełomie XIX i XX wieku mamy te 28% populacji. W późniejszym okresie, czyli w tym znanym spisie ludności z roku 1931, jest to około 56 tysięcy osób, co tak naprawdę stanowi 25% mieszkańców całego miasta. Jest to liczba spora, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę to, że Żydzi zamieszkują te dzielnice Kazimierz, gdzie stanowią tak naprawdę podstawę funkcjonowania tej dzielnicy i to również od wielu, Wielu lat wcześniej. Tak samo też nie można powiedzieć, że Żydzi są zamknięci tylko i wyłącznie w Kazimierzu. Oni zajmują inne miejsca w Krakowie. Tak, część z nich mieszka w centrach miasta, gdzie zakładają nowe synagogi, nowe domy modlitwy. Mieliśmy tego typu miejsca, na przykład na ulicy Grodzkiej i Szpitalnej. Także warto zauważyć, że w dwudziestoleciu międzywojennym zaczynają się, czy, czy no może nie zaczynają, ale rozwijają się w znacznym stopniu inicjatywy kulturalne i społeczne ze strony Żydów. Między innymi powstaje takie znane gimnazjum hebrajskie z wykładowym językiem hebrajskim i polskim, czy szkoły dla dziewcząt ortodoksyjnych. Jedna z nich to jest znana szkoła Bejs Jakow. W 1931 roku liczba mieszkańców Krakowa to jest 219 tysięcy, a przed samym wybuchem wojny to jest około 260 tysięcy. Tysięcy osób. Podaje się, że Żydów przed samym wybuchem II wojny światowej było około 70, 65, 70 tysięcy, to zależy od statystyk, po jakie sięgniemy. Jest to liczba spora, jest to liczba na pewno w znacznym stopniu wpływająca na to, jak miasto funkcjonuje. Nie można na pewno powiedzieć tego, że Żydzi mieszkają tylko na Kazimierzu i powiedzmy oni. Nie mają styczności z tym, co jest poza Kazimierzem, bo to jest absolutnie nieprawda. Mamy też wśród Żydów wewnętrzne podziały, i to zależy, kto z jaką grupą wyznaniową wewnątrz Żydów się identyfikuje, więc ci ludzie też na pewno gdzieś tam inaczej patrzą na to miasto. Możliwe, że zwracają uwagę na to, że gdzieś tam. Poruszają kwestię asymilacji. Niektórzy do tej asymilacji nie chcą dążyć, więc wszystko zależy, ale ogólnie mamy taką długą, długą tradycję koegzystencji tych dwóch wyznań w Krakowie. Ludnością żydowską nierozłącznie związany jest termin Getta. Tutaj pytanie, czym te getta były i czy prawdziwe jest takie potoczne myślenie, że getta zakładali Niemcy w czasie II wojny światowej? Czy może mają jakąś głębszą, dalszą genezę? Getto rzeczywiście faktycznie w większości osób będzie się kojarzyło z Niemcami i to jest w zasadzie sensowne w sensie rozumienia słowa, no bo tych get Niemcy stworzyli najwięcej, więc stąd. Takie naturalne skojarzenie, ale to nie jest prawda, że Niemcy odpowiadają za stworzeniem pierwszego getta. Samo słowo getto swoją genezę bierze już od 1516 roku, gdzie władze weneckie nakazały przemieścić się Żydom do właśnie dzielnicy, którą na części miasta, którą nazwano Getto. W XVI i XVII wieku urzędnicy w różnych miejscach, od władz lokalnych, skończywszy aż na cesarzu austriackim, tworzą getta dla Żydów. Na przykład takie bardziej, bardzo znane to są getta frankfurtskie czy getto w Pradze, w różnych miastach, więc to. Stwierdzenie, że Niemcy to tak naprawdę zapoczątkowali, oczywiście tutaj nie jest prawdziwe. Dlaczego konkretnie Niemcy tworzyli Getta? Niemcy prowadzili oczywiście w ciągu lat dwudziestolecia międzywojennego działalność antysemicką, szeroko pojętą. Już też trochę w poprzednich odcinkach o tym wspominaliśmy. Ale dlaczego konkretnie tworzono Getta? Warto tutaj przywołać taką książkę Petera Hańca. Serafina Wschodnioeuropejscy Żydzi, w której to książce y, autor opisuje Żydów jako źródło zagrożenia dla ludności, jak to znowu w tej ichniejszej pseudonaukowej teorii byli oni zagrożeniem dla ludności aryjskiej, czyli tej pra prawdziwych, oczywiście w dużym cudzysłowie, y, Niemców. On twierdził, że te odrębne kulturowo, odrębne religijnie istniejące już wcześniej skupiska żydowskie wpływały negatywnie na pozostałe otoczenie, czyli ci Żydzi, którzy się izolują w mniejszym lub większym stopniu wpływają po prostu negatywnie, czyli te, inaczej mówiąc, te gminy są nikomu niepotrzebne, też postrzegane przez nich jako miejsca przeludnione, miejsca brudne, miejsca, w których się tworzą choroby, rozwijają się jakieś choroby wirusowe oczywiście nie mają dostępu do sanitariatów i tak dalej. Izraelski historyk Dan Michman stwierdził, że fenomen tworzenia niemieckich gen na wschodzie ma źródła psychologiczne, czyli zakorzeniony strach przed wizerunkiem Ostjuden, czyli tzw. Żydów ze wschodu, połączonych z obrazem skupisk żydowskich, których powiedziałem, o których powiedziałem już wcześniej. W tej sytuacji Niemcy twierdzą, że nie powinno dochodzić do takich sytuacji, że ludność żydowska miesza się z ludnością aryjską, czy tą ludnością, która nie jest wyznania żydowskiego, ale zamieszkuje dane miasto. Ze względów też tak stricte sanitarnych, tak na przykład w Krakowie będą rozwieszane takie plakaty, że chronić się przed tyfusem plamistym, unikaj Żydów. Oczywiście getta zakłada się po to, żeby te choroby się dalej nie rozprzestrzeniały, oczywiście tak jak mówię w narracji niemieckiej. W gettach umieszcza się także tablice Informujące, żeby, czy, czy na bramach getta, na murach, żeby nie wchodzić do środka, ponieważ tam panują różnego rodzaju choroby, właśnie wirusowe. Dalej, ale tak naprawdę patrząc realnie, no to choroby nie biorą się z tego, że, że to Żydzi je przenoszą, tylko biorą się po prostu z tego, że na bardzo małym obszarze umieszcza się bardzo dużo ludzi, którzy, no jak wiadomo, choroby wirusowe najbardziej lubią. W też w cudzysłowie takie miejsca, gdzie, gdzie ten kontakt jest bardzo szeroki z różnymi osobami. Żydzi w gettach nie mają dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej, więc trudno nad tymi potencjalnymi epidemiami tutaj zapanować. Tak naprawdę można to określić jako taka inwersja odpowiedzialności, czyli my zakładamy, że to Żydzi roznoszą epidemię. Te epidemie się pojawiają, ponieważ my nie zapewniamy im normalnych warunków do życia, więc to Żydzi są powodem epidemii. No to jest oczywiście błędne, błędne koło, tak, no bo my sami powodujemy to, że te choroby się rozprzestrzeniają. No i dodatkowo dochodzą takie kwestie, że gdzieś te getta. W późniejszym okresie, ze względu na to, że, że są pozbawione dostępu do świata zewnętrznego, w nich panuje tak naprawdę głód, panują właśnie te wspomniane już przeze mnie wcześniej choroby. Są miejscem, gdzie dochodzi do różnego rodzaju przestępstw w mniejszej lub większej skali. A to znowu jest wniosek dla, dla Niemców następujący: że skoro my tworzymy getta, Żydzi tam mieszkają, a Żydzi to przestępcy, no to znaczy, że oni powinni nie mniej nie więcej siedzieć po prostu w takim getcie i niech tam sobie tę swoją patologię życia społecznego. Szerzu. Kiedy podjęto decyzję o tworzeniu GET? Czy to można wskazać jakąś jedną konkretną datę, jedną konkretny dokument, który zapoczątkował ten proces? Zamiary odizolowania Żydów da się znaleźć już we wcześniejszych dokumentach z lat dwudziestolecia międzywojennego, ale takim konkretnym przykładem tego typu dokumentu jest dokument ze spotkania Reinharda Heinricha z dowódcami Einsatzgruppen z 21 września 1939 roku. W którym wskazywał on, że Żydzi powinni być traktowani w kategoriach zagrożenia bezpieczeństwa, należy poddawać ich kontroli i należy umieszczać ich w dzielnicach zamkniętych, ale w tym dokumencie podkreśla coś, o czym ja powinienem powiedzieć wcześniej, czyli podkreśla tymczasowość rozwiązania GET. Czyli GET to jest miejscem, w którym umieszczamy Żydów, a następnie naszym celem jest wydalić ich dalej. W tamtym momencie jeszcze nie nie mówimy o takiej per se eksterminacji, czyli to, że my dążymy do tego, żeby wszystkich Żydów wyeliminować. Są takie głosy, aczkolwiek rozważa się też przesiedlenie Żydów. Szuka się dla nich terytoriów, zresztą też nie tyczy się to Żydów, tylko wszelkiej ludności, która będzie pod kryptonimem tego Lebensraum, czyli tej przestrzeni życiowej z różnych terytoriów przesiedlana. Nie tylko będą to Żydzi, ale będą to też na przykład oczywiście Polacy. Koncentracja Żydów w miastach ze względu bezpieczeństwa. Będzie musiała oczywiście wymusić pewnego rodzaju obostrzenia w stosunku do ludności, która do tego getta nie trafia, czyli zakaz i to dla Żydów wychodzenia z tej dzielnicy mieszkaniowej, jak to Niemcy eufemistycznie nazwą, bo oni słowa getta raczej będą unikali, będą mówili o. Żydowskich dzielnicach mieszkaniowych, tak eufemistycznie, żeby to się gdzieś tam nie kojarzyło negatywnie, ale także z drugiej strony, czyli Żydzi z getta wychodzić nie mogą, chyba że mają odpowiednią przepustkę, ale ludzie, którzy w getcie nie mieszkają, do getta wejść z drugiej strony nie mogą, więc te informacje na temat tego, co się w getcie dzieje, zależnie oczywiście od miasta, ale będą docierały w różny sposób, czyli czasami będzie tak, że gdzieś ludność nie będzie do końca wiedziała, jak Żydzi w danym getcie są. Traktowani. W Krakowie akurat będziemy tutaj mówili o Tadeuszu Pankiewiczu, który własnymi oczami widział to, co się dzieje w getcie, ale to jest postać akurat bardzo interesująca. O niej troszeczkę powiemy jeszcze za chwilę, dlatego że, że też musimy tutaj parę słów wstępu poczynić. Getta same są tworzone już od 1939 roku, głównie na okupowanych terytoriach Polski. Niemcy rozważają na początku całkowite wydalenie Żydów w ogóle z terytoriów włączonych, więc stąd pojawiają się takcje przesiedlencze, ale w czasie, gdy to się toczy, okazuje się, że jednak to nie jest możliwe na taką skalę. Stąd te getta także będą powstawały na terytoriach włączonych do, bezpośrednio do Rzeszy, tak jak getto Lizmanszt, czyli getto właśnie łódzkie. W późniejszym, w późniejszym czasie będą te getta tworzone także w krajach nadbałtyckich, między innymi w Litwie, Łotwie, na Białorusi, w Ukrainie także jedno getto powstanie na Ziemiach Czeskich, a a w 1944 roku, czyli stosunkowo późno getto powstanie również na Węgrzech. Niemcy określają, tak jak powiedziałem, wprost getta jako etap przejściowy w akcji w przyszłości na razie przesiedleńczej, w przyszłości akcji całkowitej eliminacji Żydów, czyli jak to Niemcy określili, endlozu. A jak sytuacja wyglądała w terenie okupowanego Krakowa? Czy getto, które tam powstało, na przykład znajdowało się na terenie, gdzie Żydzi mieszkali, czy na terenie dzielnicy Kazimierz, czy może w jakimś innym miejscu? Tutaj sytuacja jest niezwykle interesująca. Po pierwsze, Kraków zostaje zajęty już 6 września 1939 roku, i zanim jeszcze o samym getcie, to warto tutaj wspomnieć, że już na samym początku tej interwencji niemieckiej powstają tutaj pierwsze zarządzenia władz niemieckich. Takie wydaje się na początku ograniczające gdzieś tam swobodę, ale jakieś powiedzmy na pewno antysemickie, ale gdzieś nie wpływające bezpośrednio na życie, czyli oczywiście nie wpływające na życie z założenia, bo wiadomo, że sytuacje konkretne są różne, ale na przykład jak takie zarządzenia jak zakaz uczęszczania do aryjskich restauracji, zakaz prowadzenia dyskusji politycznych, czy też urzędowe i tutaj ograniczające swobody osobiste zalecenie zgorzeń, zgolenia brud i pejsów. Ale yy, tak naprawdę getta ta, yy, w tamtym momencie jeszcze jeszcze nie mamy, bo pojawiają się pierwsze zarządzenia, tworzy się Krakowska Rada Żydowska na czele, który staje Marek Bieberstein. Od listopada 1939 roku już wprowadza się nakaz noszenia opaski Dawida na ramieniu. Getto powstaje dopiero 3 marca 1941 roku, ale znowu Niemcy, jako że uważają Kraków za takie miasto starogermańskie. Prowadzą politykę wypędzeń ludności. Więc tych Żydów de facto w samym getcie będziemy mieli 15 tysięcy. Jest tutaj istotne też nadanie dla Krakowa takiego symbolicznego czy też urzędowego tak naprawdę znaczenia stolicy generalnego gubernatorstwa. Do getta krakowskiego, oprócz samej ludności żydowskiej, trafiają także instytucje społeczne. Zostają utworzone nowe urzędy, mające zapewnić autonomię czy, czy samodzielność w jakimś stopniu funkcjonowania dzielnicy żydowskiej, i to się generalnie dzieje również w innych miastach. Tworzy się tak zwane Judenraty, czyli rady tej gminy żydowskiej, ale tak naprawdę one nie pełnią funkcji władzy. Są takim pośrednikiem rozkazów między Niemcami a, a ludnością żydowską. Oni wydają jakieś zarządzenia, które Judenrat ma włączać w życie i nie interesuje ich to, w jaki sposób ma, ma to być zrobione, a Żydzi za niewykonanie poleceń, które czasami bywają po prostu nierealne do zrobienia są surowo karani. Getto krakowskie zdecydowano się utworzyć w dzielnicy Podgórze. Nie była to Dzielnica zamieszkiwana przez Żydów w jakimś dużym stopniu przed wojną. Zresztą była to dzielnica bardziej skupiona na funkcjonowaniu jakichś firm mniejszych lub większych. Gdzieś tam, powiedzmy, te osoby związane z tą działalnością w podgórzu mieszkały. I dlaczego wybrano w ogóle podgórze jako miejsce utworzenia get? Podgórze, po pierwsze, znajduje się po drugiej stronie Wisły, więc stanowi naturalną granicę pomiędzy Żydami, którzy też w dużej mierze się wprowadzili do Krakowa, a ludnością żydowską, więc taka naturalna granica to po pierwsze. Ale drugą naturalną granicą są wzgórza Krzemionek wokół podgórza, które znowu stanowią o tym, że trudno z tego getta hipotetycznie uciec. Tak? No, gdyby ktoś chciał, no to żydowskie getta będą otaczane murami. Mamy tutaj naturalne wzgórza, więc tak stricte jest takiej po prostu oszczędności. Nie trzeba tego robić. Tak mówię z perspektywy oczywiście niemieckiej. No i nakaz po utworzeniu dzielnicy ma, ma być zrealizowany do 20 marca 1941 roku. Kojarzymy takie filmy, gdzie ci Żydzi przewożą wóz, wózkami cały swój dobytek przez Wisłę. No i tam właśnie będą się osiedlać. Warto Warto też tutaj podkreślić, że Żydzi w tym momencie tracą kontrolę czy, czy tracą dostęp do swojego dziedzictwa kulturowego, bo to na Kazimierzu znajdują się żydowskie sklepy, znajdują się żydowskie synagogi, biznesy. To jest dla nich miejsce zupełnie nowe i miejsce, z którym oni historycznie, tak jak powiedziałem, nie są za bardzo związani. Getto ma tam wyznaczone swoje granice, dokonano takiej analizy, obliczono, że wcześniej na tym terytorium getta mieszkało około 3000 osób, a finalnie do getta trafiło 15 tysięcy osób, czyli tak naprawdę pięciokrotnie więcej niż na tym terenie mieszkało wcześniej osób. Stąd będziemy mieli po prostu w tych izbach przeludnienie, tak? No bo. 20 ludzie muszą przecież mieszkać. Sama apteka pod orłem, o której też będziemy zaraz więcej mówić, leży w placu Zgody, czyli ona tam leżała zarówno przed założeniem Getta, więc ona, ona po prostu swojego miejsca nie zmieniła, ale zmieniło się położenie samej apteki względem tego, kto mieszka w pobliżu. O tak może troszeczkę przewrotnie tutaj powiem. Wspomniałeś właśnie o naturalnych granicach, które oddzielały dzielnicę pod górze od świata zewnętrznego. I tutaj pojawia się takie pytanie, czy możliwa była jakaś pomoc? Czy możliwe było nieść pomoc Żydom, którzy byli umieszczeni w tym geście? Było to na pewno niezwykle utrudnione. Warto tutaj wziąć pod uwagę przede wszystkim sporządzenie Hansa Franka z 15 października 1941 roku, w którym napisano, że wprost za pomoc Żydom grozi kara śmierci. I wyznaczo wyznaczono konkretne sytuacje, czyli napisano, że grozi za żywienie, przewożenie, ukrywanie czy nawet handel z Żydami. Karę śmierci za tego typu działania są wykonywane około rok później od wydania rozporządzenia, ale już wcześniej grożą za współpracę, za pomoc Żydom surowe kary. No nie w postaci kary śmierci, ale różnego typu sankcji. Kara obejmuje nie tylko ludzi, którzy bezpośrednio próbują w jakiś sposób Żydom pomagać, ale także tych, którzy o tym wiedzą, ale tego nie zgłaszają czyli mamy też taką powiedzmy prewencję, żeby wzbudzić strach wśród ludności. No i dodatkowo mieszkańcy miasta muszą informować o tym, że wiedzą o Żydach, którzy się w jakimś miejscu ukrywają. Żeby wejść w ogóle do getta krakowskiego, trzeba było mieć zezwolenie. Wokół bram wjazdowych do getta stała policja, która kontrolowała każdego człowieka, który na teren getta próbował wejść. Tam mm, na początku też przejeżdżał tramwaj, linia tramwajowa przez getto, ale z tego tramwaju znowu nie wolno było wysiadać. W trakcie przejazdu przez getto, więc pomoc dla Żydów, którzy zostają zamknięci w getcie, jest niezwykle trudna. Tak? Ona dociera, bo getto krakowskie akurat miało taką specyfikę, że tam się udawało w różnych miejscach przeprowadzać szmugiel, czyli tam niektóre budynki były w jakiś sposób z gettem połączone, więc to się dzieje, ale jest to na pewno bardzo trudne i przede wszystkim bardzo ryzykowne. Każdy, kto próbował pomagać Żydom, miał świadomość tego, że po prostu za to grozi bardzo surowa kara. Warto też tutaj dodać, że, że często niosą pomoc po prostu ludzie, dla których Żydzi przed wojną to są znajomi. Tak? oni się po prostu znali gdzieś tam, czy to z podwórka, czy to gdzieś z innych miejsc, czy to studiowali na przykład razem, więc oni tym ludziom o wiele, o wiele łatwiej będzie na pewno im do nich dotrzeć. Tak będą się po prostu kojarzyć. Zresztą tutaj dochodzi też ta kwestia, jak powiedziałem, że Kraków to jest miasto zdecydowanie mniejsze, więc ci ludzie po prostu gdzieś w większym stopniu się kojarzą niż to jest dzisiaj. Czy krakowskie getto przez cały okres swojego istnienia obejmowało ten sam teren? Czy może ten obszary getta podlegały jakiejś ewolucji? Ghetto krakowskie istniało w swoich granicach aż do czerwca 1942 roku. Wtedy od dnia 1 do 6 czerwca około 5 osób zostało wywiezionych do obozu zagłady w Bełżcu. Po kolejnej akcji wysiedleńczy, która wiadomo, że, że kończyła, kończyła się w Bełżcu oczywiście śmiercią Żydów, wywieziono około 5000 osób. Od listopada krańców getta w ogóle całkowicie w nim zamknięto, czyli oni nie mogli wychodzić nawet jeśli mieli przepływ. I wtedy też zdecydowano podzielić getto na dwie części Getto A które było miejscem, gdzie którzy zamieszkiwali Żydzi pracujący i getto B, czyli ci, którzy no, nie nadawali się zdaniem Niemców do pracy, czyli starców, kobiety i dzieci. W tym momencie w getcie zamieszkiwało około 10 tysięcy osób i 13 marca 1943 roku podjęto decyzję o likwidacji getta. Amon Get, czyli komendant obozu koncentracyjnego KL Plaszow, Nadzorował osobiście przemarz Żydów z getta A do tego obozu. Pozostałych mieszkańców oczywiście w większości skazano na karę śmierci. 14 marca przeprowadzono tam jeszcze taką dodatkową selekcję. Doszło do masowych morderstw, które zresztą Tadeusz Pankiewicz opisuje w swoich wspomnieniach. Na ulicach getta krakowskiego Niemcy zamordowali około 2000 osób. Ci, którzy zostali skierowani do KL Plaszow, z tamtego miejsca znowu najczęściej trafiali do Auschwitz. Krew, która lała się naokoło, działała jak narkotyk na hitlerowskich oprawców. Jak pijani z dzikim śmiechem prześcigali się w okrucieństwie, aby nikt nie posądził ich o brak hartu ducha i dzielności. Łapali niemowlęta za nogi, wywijali nimi dla większego rozmachu i z diabelskim chichotem roztrzaskiwali im główki. Ludzi starszych, którzy próbowali się zbliżyć, mordowali na miejscu z broni palnej. Ci, którzy zginęli na ulicach miasta, pozostawili po sobie pamięć Część zginęła w obozach koncentracyjnych Bełżców, część w Auschwitz. Amon Ged i Wilhelm Hasse, tych dwóch największych zbrodniarzy z getta krakowskiego, stanęło przed sądem i w wyniku tego procesu oni zostali skazani na karę śmierci. Tutaj jeszcze taka ciekawostka, że dzisiaj możemy jeszcze odwiedzić takie dwa pamiątkowe miejsca, w których, w których można oglądać te resztki murów getta. Jedno jest przy ulicy, Lwowskiej 25, między budynkami 25 a 29, i drugi jest na ulicy Limanowskiego koło szkoły. Kilka razy wspomniałeś już w trakcie swojej wypowiedzi o aptece pod Orłem. Czym właściwie była ta wspomniana apteka i kim był jej właściciel, Tadeusz Pankiewicz? Jedną z najbardziej znanych, ale wydaje mi się, że niestety coraz, coraz mniej znanych osób udzierających w Krakowie pomoc Żydom był magister Tadeusz Pankiewicz, który był Właścicielem jedynej apteki na terenie krakowskiego getta, czyli apteki pod Orłem. Twoje wspomnienia pisał w książce Apteka w Getcie Krakowskim, i to ona w zasadzie tutaj w największym stopniu posłuży nam do opisania tego, jakie, jakie dokonania i co widział właśnie w Getcie Krakowskim. On sam urodził się w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku w Samborze jego ojciec Józef Pankiewicz był również farmaceutą, prowadził swoją firmę, a w roku 1909 przyjechał do Podgórza i tam jeszcze Podgórze w tym momencie było osobnym miastem. Tam założył aptekę, którą od lat 30. prowadził jego syn Tadeusz. Kiedy utworzono getto, tak jak już wspomniałem, apteka była jedyną apteką w jego granicach, a sam Tadeusz Pankiewicz nie był tylko świadkiem wydarzeń, które miały miejsce w getcie, ale wielokrotnie był ich uczestnikiem. Getto krakowskie z założenia było miejscem, gdzie nie mieli przebywać inni ludzie niż Żydzi oraz ci oczywiście, którzy to getto nadzorowali. Oprócz Tadeusza Pankiewicza jest tutaj postać o wiele mniej znana, to był właściciel fabryki szkła Felix Dziuba. Jemu akurat y, trudno poświęcić osobny odcinek, gdyż y, informacje na jego temat są dawkowe. On się tam gdzieś przewija, ale jednak trudno gdzieś dotrzeć do takich bardziej konkretnych informacji na temat jego działalności. W tym miejscu warto podkreślić, że on również gdzieś zajmował się y, pomocą Żydom. Plany tego, żeby, żeby Tadeusza Pankiewicza pozostawić w getcie, zrodziły się tak naprawdę w jego głowie, a niekoniecznie w tym, co Niemcy uważali o, o getcie samym w sobie. Gdyż Niemcy zaproponowali Tadeuszowi Pankiewiczowi wymianę, czyli w zamian za aptekę, która leżała na terenie nowo powstałego getta, miał otrzymać nadzór nad apteką pożydowską, ale tylko że wiedział, że ten biznes jest powiedzmy biznesem rodzinnym, nie chciał się po pierwsze rozstawać ze swoją rodzinną apteką, a po drugie przewidywał, że te czasy okupacji niemieckiej to jest jakiś taki okres przejściowy, czyli gdzieś może w przyszłości Niemcy opuszczą Kraków, a wtedy prawdopodobnie ktoś się o tę aptekę, którą on dostał w ramach wymiany, upomni. Więc on się po prostu na to nie zgodził. Skierował taką prośbę do izby aptekarskiej w Krakowie, zresztą do władz okupowanych przez Niemców ziem polskich. No i oni ostatecznie wyrazili zgodę. Stwierdzili też, że apteka jednak w Getcie, mimo wszystko jest potrzebna. Tak naprawdę apteka pod Orłem była to jedyna apteka, która nie znajdowała się w centrum podgórza, czyli wtedy, gdy ona powstawała samego centrum miasta. A sam Stadeusz Pankiewicz ukończył studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. No i on też podkreślał w swoich wspomnieniach, że wiedział o tym, że praca farmaceuty to jest pewnego rodzaju służba, więc on nie patrzył na to. Kto odwiedza aptekę? Dlaczego? Tylko za każdym razem starał się po prostu takiemu człowiekowi pomóc. Apteka, i tu jest bardzo ciekawa rzecz, bo Niemcy nie chcieli wyrazić tak łatwo zgody na to, żeby Tadeusz Pankiewicz aptekę prowadził. Nakazali mu jeszcze udowodnić i tu w cudzysłowie aryjskość. Do czwartego pokolenia nakazano mu udowodnić, że w jego rodzinie tak naprawdę nigdy w przeszłości żadnych Żydów nie było. Ostatecznie stwierdzono, że jedynymi pracownikami apteki oprócz samego magistra Pankiewicza mają być ludzie, którzy również. Są w stanie wykazać yy, aryjskość, czyli tę czystość pochodzenia tu oczywiście w narracji y, niemieckiej. Nakazano tutaj prowadzenie dyżuru apteki całodobowo, no i tu się pojawił, pojawiła kolejna kwestia. Bo skoro apteka ma prowadzić dyżur całodobowo, no to Tadeusz, wychodzi na to, że Tadeusz Pankiewicz z tą apteką się w ogóle nie może rozstawać. No i tak faktycznie będzie, bo będzie mieszkał po prostu w aptece, będzie tam miał wydzieloną część apteki, w której będzie miał łóżko i tam jakieś swoje oczywiście prywatne rzeczy. I wspomnę też tutaj tak o współpracownikach z Helena Krywaniuk, Aurelia Danek-Czortowa i Irena Dzikowska. One otrzymały specjalne przypustki, które pozwalały im na wejście na obszar getta. Czy poza działalnością farmaceutyczną apteka spełniała też jakieś inne funkcje? Apteka pod Orłem stanowiła miejsce... Dostępne dla Żydów, czyli oni mogli po prostu do tej apteki przychodzić nie tylko w celach zakupu leków, i była taką reprezentacją świata spoza murów określana przez Żydów mianem ambasady w getcie dla ludzi była po prostu miejscem spotkań. Tadeusz Pankiewicz przyjmował na terenie swojej apteki wiele znanych postaci świata żydowskiego, wszystkich ręków społecznych. W aptece czytano niemieckie propagandowe gazety, czy też niemieckie propagandowe gazety w języku polskim, które mówiły o oczywiście niesamowitych sukcesach Niemców na frontach II wojny światowej, ale na temat tych gazet prowadzono dyskusje, na ile te informacje tam są zgodne z rzeczywistością. Dyskutowano na tematy polityczne, dyskutowano po prostu na tematy codzienności, to było też takie miejsce oderwania się od tego świata okupacyjnego, oczywiście, na ile się z tego świata Udawało uciec, tak powiedzmy, w cudzysłowie. Organizowano także takie stricte spotkania towarzyskie. To się może wydawać trudne do uwierzenia, ale organizowano na przykład Sylwestra, spotkania literackie, tam organizowano muzyczne, czytano podziemną prasę, co oczywiście było wydarzeniem bardzo niebezpiecznym. No i funkcja taka kulturalna apteki Podorłem no to było przede wszystkim miejsce podbudowywania Żydów na duchu którzy jak wiemy znajdowali się w niezwykle trudnej no i codziennej sytuacji zagrażającej codziennie tak naprawdę ich życiu. Tadeusz Pankiewicz też tak miał swój znaczący wkład dla kultury żydowskiej, przechowując prace naukowe doktora Juliana Aleksandrowicza, gdy ten uciekł z getta. Ocalił cenne materiały kultury żydowskiej takie jak rodały, tory, inne żydowskie księgi po wojnie przekazał je Wojewódzkiej Żydowskiej Komisji Historycznej w Krakowie. Doktor Julian Aleksandrowicz z kolei przekazał swoje prace Tadeuszowi Pankiewiczowi i zdecydował się sam na ucieczkę przez kanał z getta. Ten sam sposób ewakuacji z getta opisuje w swoich wspomnieniach Mila Hornik. Ukrywałam się u zaprzyjaźnionej rodziny. Postanowiliśmy uciec z getta kanałami. Innych możliwości nie było. Nie było mowy o przekupieniu policji. Za często stali jeden obok drugiego. Nastrój w getcie był straszny. Otwarliśmy klapę kanału przy ulicy Krakusa. Naprzód poszła pierwsza partia naszych znajomych, potem my, siedem osób, w tym trzy dziewczęta. Droga straszna w ciemnościach, w smrodzie i zaduchu. Bernęło się w nieczystościach po kostki, w niektórych miejscach, gdzie były zlewy z kilku kanałów, do kolan. W pewnym miejscu otworzyliśmy klapę. Wyszliśmy na zapłociu przy torze kolejowym. Pierwsi zobaczyli mnie kolejarze. Na torze stał pociąg towarowy. W pierwszej chwili nie zorientowali się, że jesteśmy Żydami. Pytali, czy na statku na Wiśle była obława. Ale myśmy byli tak zdenerwowani, żeśmy się wygadali o likwidacji getta. Zawołali nas, pozwolili się trochę umyć i oszczyścić. Wyglądaliśmy strasznie. Unurzeni w kanale, w podartych płaszczach. Tadeusz Pankiewicz ukrywał Żydów w aptece podczas akcji wysiedleńczych czy różnych tego typu akcji przeprowadzanych przez Niemców. Mieszkańcy Getta ukrywali się zwłaszcza po godzinie policyjnej, a wielu z nich nawet nocowało w aptece. W swoich wspomnieniach Tadeusz Pankiewicz opisał taką dosyć ciekawą sytuację, w której udzielił pomocy doktor Natlowej, dając jej szansę ukrycia się w pokoju przy ulicy Mikołajskiej, której, w którym to miejscu ona. Przeczekała akcje wysiedleńcze. Jedna z pracownic Tadeusza Pankiewicza, i tutaj też warto podkreślić jej wkład, przygotowała nieopodal wieliczki leżącej, jak wiemy, niedaleko Krakowa, miejsce, w którym mogli ukrywać się Żydzi. Ale chęć tak naprawdę pozostania w tym skupisku często powodowała, że Żydzi nie chcieli się oddalać. Podczas akcji wysiedleńczych stosowano również takie niezwykle. Interesujące działania, jak oferowanie przez Tadeusza Pankiewicza luminalu, czyli środka uspokajającego podawanego dzieciom, po to, żeby one w trakcie takiej akcji nie płakały, a tym samym nie zdradzały kryjówki, w której yy, Żydzi przebywali. W trakcie akcji likwidacyjnej getta Luminalo używano także po to, żeby uśpione dzieci po prostu wynieść z getta w plecakach jako bagaż, czy też schować je w jakiejś kryjówce, żeby one po prostu tę akcję przeczekały. Rozdawano też oczywiście różnego typu substancje, jak kodeinę, która hamowała kaszel po to, żeby, się nie wy... żeby ktoś nie został wykryty. środki uratowano wielu dzieciom życie. A czy pomagano może jeszcze w jakiś inny sposób? W aptece oprócz Tadeusza Pankiewicza jego pracownic pomocy udzielał także doktor Ludwik, Ludwik Żurkowski i tutaj jest niezwykle interesująca, wręcz można to opisać jako taka hollywoodzka po prostu y, sytuacja. No hollywoodzka, ale oczywiście tragiczna dla wielu osób, bo to też warto podkreślić. Sam doktor Żurkowski miał wstęp do getta jako tak zwany fizyk miejski. To był taki Urząd, on tam miał sprawować kontrolę nad kwestiami sanitarnymi. Oczywiście oprócz tego, że przynosił często żywność dla Żydów, to dokonywał właśnie tej rzeczy niezwykle interesującej, ponieważ dostarczał do Getta farb, i tych farb używano do tego, żeby w sposób fizyczny odmładzać Żydów. Jak wiemy, Żydzi, którzy wyglądali na niezdolnych do pracy, byli. Bardziej narażeni na to, że po prostu Niemcy pewnego dnia stwierdzą, że oni są już niepotrzebni, więc będą chcieli ich bezpośrednio eksterminować. Dzięki tej działalności oni po prostu wyglądali na młodszych, na takich, którzy mogą jeszcze pracować. Teka wydawała też takich bardzo ciekawych rzeczy, płyn usuwający siwe włosy, który powodował zresztą to, że też ktoś wyglądał młodzi. Inną formą pomocy było także dostarczanie przepustek, ułatwianie Żydom po prostu ucieczki, wydostania się z getta. W tej działalności Tadeuszowi Pankiewiczowi pomagał Mieczysław Kossek, dostarczając wezwania do sądu dla Żydów. Na podstawie tych wezwań Żydzi byli wypuszczani z dzielnicy mieszkaniowej, a wezwania wypisywały polskie sekretarki sądu, czyli Aleksandra Wysocka i Mieczysława Kobylarz. Tadeusz Pankiewicz osobiście wpisywał imiona właśnie w tychże wezwaniach. Wspomniałeś już tutaj o doktorze Żurkowskim. Czy były może jeszcze jakieś inne osoby, które udzielały pomocy, a także pomagały Pankiewiczowi w prowadzeniu apteki? Współpracownice właściciela apteki, tak jak powiedziałem, czyli Irena Drozdzikowska, Helena Krywaniuk i Aurelia Danek-Czortowa czynnie włączyły się w pomoc udzielaną Żydom. Oprócz tych rzeczy, o których powiedziałem wcześniej, realizowały takie codzienne potrzeby mieszkańców Getta, takie jak na przykład roznoszenie korespondencji, przekazywanie wiadomości między Żydami i Polakami poza murami Getta, robienie zakupów żywnościowych, kupowanie prezentów z jakichś różnych okazji, zdobywanie różnego rodzaju leków, transportowanie przedmiotów, pieniędzy, ukrywanie ich również za murami Getta. Podejmował z nimi współpracę. Pracę często doktor Weichert, który stał na czele żydowskiej samopomocy społecznej, który gdzieś tam też próbował pieniądze dostarczać dla Żydów osadzonych w obozach. Oczywiście, warto tutaj podkreślić niebezpieczeństwo takiego działania. Zresztą sam Tadeusz Pankiewicz opisuje, że ta apteka to zajmowała się sprzedażą leków, ale nie tylko sprzedażą leków, bo sprzedawała po prostu takie codzienne towary żywnościowe, jak różnego rodzaju jedzenie i tego typu rzeczy. Sam Tadeusz Pankiewicz to tłumaczył, że on po prostu prowadził biznes, więc, więc też nie ma się co dziwić, że chciał zarobić że było zapotrzebowanie na takie towary, no to on je po prostu dostarczał. Ale wiadomo, że dla takich ludzi, gdzie ta, gdzie ta żywność była znacznie ograniczona, no takie sytuacje były ratunkiem. Sytuację żywieniową zresztą w swoich, w swoich wspomnieniach opisała Reniak 0. 7 lipca 1941 roku. Obecnie obiadów już nie jemy. Na śniadanie, obiad i kolację wystarczyć nam musi suchy chleb czarny i gorzka herbata. Nie mogę patrzeć, jak moja biedna mamusia się męczy. Cały dzień dosłownie nic nie je. Na ulicę nie wychodzi, w nocy nie śpi. W mieszkaniu jest przeraźliwie smutno i pusto. Ogień się nie pali, bo nie mamy węgla i drzewa. Starzy ludzie mówią, że jeśli ta wojna do 1942 roku się nie skończy, to wyginiemy wszyscy jak od zarazy. Jak już wcześniej wspominałeś, getto zostało w pewnym momencie podzielone na dwie części. Jak Tadeusz Pankiewicz omawiał sytuację właśnie w getcie po jego podziale? Po podziale getta na część, aby Żydzi z, ok z okolicznych miejscowości wokół Krakowa byli przywożeni do getta, były to osoby w niezwykle trudnej sytuacji materialnej, pozbawione żywności, pozbawione ubioru, i również im Tadeusz Pankiewicz starał się udzielać pomocy. Do opisu tej sytuacji świetnie posłuży nam tutaj cytat. Chodzili jak niedźwiedzie zamknięte w klatkach, ustawicznie jednym poruszając się ruchem wzdłuż drutów kolczastych, żebrząc u przechodzących po stronie A o chleb. Nie mieli ze sobą dosłownie nic. Cały majątek to wątpliwa zawartość ich dziurawych kieszeni. Wielu boso. A oto przecież było w pełni zimy. Mróz na polu, w mieszkaniach zimno, woda w rurach przeważnie zamarznięta. Ludzie ci spali na ziemi, Dobrze, gdy znaleźli trochę siana lub słomy. Ręce i nogi mieli poodmrażane. Rany na całym ciele. Szkorbut panował nagminnie, jak również świerzb i inne choroby skórne. Pomagaliśmy im jak tylko mogliśmy. Opatrywaliśmy im rany, odmrożenia. Dzieliliśmy się chlebem, podawaliśmy gorącą herbatę, do której wlewaliśmy trochę spirytusu. Każdy ich uśmiech był dla nas serdeczną podzięką. Raz, czasem dwa razy dziennie podawało się im żywność jak dzikim zwierzętom zamkniętym w klatkach. Rzucali się na nią i nie jedli, lecz połykali całymi kawałami. W sekundzie nie zostawało po jedzeniu śladu. Na dobitek popękały rury wodociągowe. Woda lała się po ścianach, zalewała pokoje. W końcu udało mi się uzyskać pozwolenie na wyjście do mechanika, który zamknął wodę. Co robił Pankiewicz w czasie likwidacji getta? Warto tutaj zaznaczyć, że apteka była także miejscem ukrywania różnego rodzaju wartościowych przedmiotów. Podczas akcji likwidacyjnych Pankiewicz zajmował się roznoszeniem przedmiotów podskazane przez Żydów adresy. Szukał też przedmiotów w różnych skrytkach w getcie. Tak naprawdę w aptece nie było dużej ilości przedmiotów, no bo one mogły być w łatwy sposób wykryte. Czy aptekarz udzielał bezpośredniej pomocy rannym? Oczywiście, zajmował się także przechowywaniem chorych i także opatrywania ran. Tutaj warto przywołać taką sytuację, kiedy do apteki Pada grupa ludzi, która dźwiga kogoś rannego. Tadeusz Pankiewicz otwiera, i jego widok, widok jest przerażający, ponieważ zostaje wprowadzona do apteki, czy właściwie niesiona na rękach, kobieta około 45-letnia, blada jak płótno, jak to Tadeusz Pankiewicz opisał w swoich wspomnieniach, trafiona tak zwaną kulą dum-dum. Która oprócz tego, że zadawała bezpośrednie rany, to też wręcz rozrywała płaty ciała, była opatrzona przez Tadeusza Pankiewicza, jej suknia była oblepiona, wdarła się po prostu w ranę. No ale tutaj dzięki pomocy karza z getta doktora Armera udało się kobietę uratować. A jak Tadeusz Pankiewicz opisywał proces likwidacji getta? Kraków jako miasto położone w generalnym gubernatorstwie, oczywiście został włączony w plany eksterminacji Żydów. Zorganizowano tak naprawdę cztery duże akcje deportacyjne. Jedna z takich większych była w listopadzie 1941 roku. Różne mniejsze akcje, na przykład czerwcowa z 1942 roku, kiedy wywieziono ponad 4500 osób, powodowały, że getto stopniowo liczebnie stawało się coraz mniejsze. No i w tym momencie, podczas akcji likwidacyjnych, Żydzi zwracali się masowo do Tadeusza Pankiewicza. Raz, że ukrywali się w mieszkaniach na terenie getta i tam po prostu wyrzucali takie karteczki, na których były zapisane różne informacje z prośbą o pomoc. Było to zdecydowanie bardzo niebezpieczne i trudne. Tadeusz Pankiewicz po prostu tutaj ryzykował życiem, chcąc udzielać pomoc takim osobom. Tadeusz Pankiewicz wykorzystywał tutaj znajomość z jednym ze sesmanów, czyli Wilhelmem Kunde który swojej znajomości używał do, do często ratowania ludzi, ale, ale to robił po prostu gdzieś tam dla tych wybranych osób, które były skazane na e, rozstrzelanie. Aptekarz też tutaj wykorzystywał swoje znajomości, żeby tworzyć kękarty dla osób, które znajdowały się w aptece, więc tych rodzajów pomocy tak naprawdę było bardzo, bardzo dużo. zarysowanej tutaj przez Ciebie biografii postaci Tadeusza Pankiewicza no wynika, że był on postacią nietuzinkową. Właściwie niezbędną dla dla funkcjonowania Żydów w Getcie. A jak dzisiaj wspominamy tą postać? Wspomnienia Tadeusza Pankiewicza znaleźć w takim znanym filmie Lansmana, czyli showach. Tam około 40 minut mamy wspomnień audio, gdzie Tadeusz Pankiewicz opisuje swoje życie, też pokazując aptekę, w której prowadził działalność. Przede wszystkim jest doceniony, będąc jednym z, z sprawiedliwych wśród narodów świata. Ten medal otrzymał 10 lutego 1983 roku. Pamiętamy o nim, odwiedzamy na przykład Muzeum w Krakowie Apteki pod Orłem. To już podkreśla to, że mamy świadomość tego, jak bardzo. Bardzo istotną był postacią. Ludzie, którzy o nim mówili, tak, możemy znaleźć w różnych wspomnieniach różnych ludzi z Krakowa, piszących o tym, że był to wspaniały człowiek, który leki wydawał czasami po prostu za darmo. Miał wielu żydowskich przyjaciół, oni też go później wspominali. Doktor Julian Aleksandrowicz tutaj na podsumowanie napisał, że nasz przyjaciel Tadeusz Pankiewicz i jego apteka to nie tylko fragment historii. To nie tylko sprawa podgórza Krakowa-Polski. To drogowskaz dla całej ludzkości, która, by nadać swym dziejom sens, to jest przetrwanie, musi dążyć do nowego ładu opartego na wszechlu wszechludzkiej solidarności. I w tym momencie bardzo dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka. Liczymy na to, że postać Tadeusza Pankiewicza was tutaj zainteresowała i na to, że gdzieś będziecie o nim pamiętać i przede wszystkim może nawet odwiedzicie Muzeum Apteki Podorłem w krakowskim. Podgórzu. Kolejny odcinek prawdopodobnie będzie poświęcony dalszym relacjom włosko-niemieckim w trakcie II wojny światowej. Także bardzo dziękujemy za wysłuchanie odcinka i zapraszamy za tydzień. Zapraszamy za tydzień.